60.org, wkłania się Państwu Łukasz Budzyński. Dzisiaj porozmawiamy o piłce. Mam zaszczyt i przyjemność gościć wyjątkową osobowość polskiej piłki nożnej. Pan trener Andrzej Strejlow, dobry wieczór. Dobry wieczór Pan, dobry wieczór Państwu. Ja myślę, że wszystkim miłośnikom piłki nożnej to nie muszę Pana przedstawiać, ale z racji tego, że oglądają nas nie tylko kibice, to kilka słów wprowadzenia. Piłkarz nożny, piłkarz ręczny. Tak. Prawda? Mistrz Warszawy w koszykówkę, jak był piękny i młody, kiedy jeszcze żeśmy robili matury TPD1 Felińskiego 15. A przede wszystkim trener z niesamowicie bogatym doświadczeniem, z niesamowicie dużym bagażem doświadczeń zarówno porażki, w Polsce. I porażki były, bo tak musi być. Dokładnie, oczywiście, że tak. I o tym też, o tych porażkach właśnie też będę chciał z panem trenerem porozmawiać, ale trener nie tylko w Polsce, nie tylko reprezentacji pierwszej, młodzieżowej. Juniorów. Dokładnie, juniorów również. Praca za granicą, Grecja, Islandia, Chiny. Grecja, Chiny. Także bardzo ciekawe kultury, bardzo ciekawe środowisko. No a później komentator, ekspert, do dzisiaj aktywny, udzielający się. Także panie Andrzej. Jeszcze mnie zapraszają, tak jak i pan, tak i... Od nas tutaj, od całej ekipy, od naszych widzów ogromne podziękowania, że to dzisiaj fatalna pogoda w Warszawie, ale udało nam się spotkać. No, panie trenerze, no pierwsze pytanie, komu muszę panu zadać, no kto tą złotą piłkę? No to jest tak, żyjemy tym wszyscy, bo oczywiście mamy tego jednego faworyta, my Polacy, prawda, Robert rzeczywiście Lewandowski jest wspaniałym, genialnym piłkarzem. Jeszcze raz się okazuje, że bardzo silny Bayern, bo jednak jest to najlepszy zespół w poprzednim, prawda, roku, który jednak wygrał tą Ligę Mistrzów, jednocześnie mając znakomitych partnerów, świetnie praktycznie biorąc, kończy wysiłek całej drużyny, o czym on to bardzo pięknie mówi, bardzo ładnie pamięta. Na pewno zasłużył i nie dlatego, że jestem Polakiem, tylko tak mówi w tej chwili wymiar liczbowy tego, co on osiągnął. Kandydatów jest jak zwykle kilku, bo przeważnie również zawsze będzie kandydował Messi, prawda? Ale jednocześnie odejście do PSG, troszkę zawirowania, wygrany tylko bądź co bądź puchar, powiedzmy sobie Ameryki, to jest troszeczkę jednak mimo wszystko za mało w odniesieniu do Lewandowskiego, przy całej sympatii tego genialnego piłkarza, którego można postawić za wzór wszechstronności, bo on jest znakomitym strzelcem i znakomitym wykonawcą, mózgiem drużyny, kreującym grę i znakomitym asystentem, dzięki któremu inni zdobywają bramki, już to przypomnę, no. Trójka między innymi Neymar, Suarez i właśnie między innymi Messi zdobyła w lidze ponad 100 bramek. Potem teraz znowu spotkał się Neymar z Messi, bo Suareza oddała Barcelona, to powiedzieć dlaczego, no, że musiała pensję mu płacić do Atletico, czyli do rywala. A więc jakiś taki no, dziwny przebieg, gdzie się znakomicie piłkarze mogli pokazać, kawał dobre piłki się rozstali. Sądzę, że ma olbrzymie szanse, z tym, że przypominam, że piłka nożna na tym poziomie, na tym etapie, to jest wielki biznes, o czym świadczy no, ekspansja, co byśmy nie powiedzieli, Emiratów Arabskich, kluby angielskie, które przecież wykupili troszkę, prawda, i Amerykanie, którzy w tej chwili rządzili, ostatnio przynajmniej w Liverpoolu. No jest ten wielki kapitał, idzie, bo jednak piłka jest znakomitym nośnikiem, co byśmy nie powiedzieli, reklamowym. Chłopcy od dziecka grają, teraz piękne panie też grają w piłkę od wielu, wielu lat i grają bardzo dobrze, może troszeczkę wolniej, ale są naprawdę, no to co pokazują na niektórych meczach, są godne uwagi, mało i dzisiaj również najlepsza piłkarka też będzie nagradzana z tego, co obydwaj wiemy. Dokładnie, czyli zgadzamy się z tym, panie trenerze, że no, zdecydowanie kapitan naszej reprezentacji zasługuje na tą złotą piłkę. Jak jesteśmy przy kapitanie i przy naszej reprezentacji, no to też musimy skomentować te ostatnie wydarzenia. No zacznijmy może od tych naszych rywali w barażach, bo było losowanie, wiadomo, pierwszy mecz Rosja na wyjeździe, potem ewentualnie Czechy, Szwecja. No mogliśmy wylosować gorzej, mogliśmy wylosować lepiej, no ale chyba sobie sami nie pomogliśmy troszkę. No ale w zasadzie, po tym co pan powiedział, w zasadzie ja już powinienem zamilknąć, bo pan i w pytaniu, i w ostatnim zdaniu pan udzielił odpowiedzi. Tak, to jest błąd sztuczny, jaki żeśmy zrobili. Zresztą napisałem na ten temat felieton, który właśnie dzisiaj przekazałem panu Łukaszowi, prawda, Rzecznemu i będzie na stronie, prawda, internetowej TVP Sport. Być może, że od jutra, może już w tej chwili jest, bo dzisiaj nie sprawdzałem, a podałem to wczoraj. No niestety zrobił, moim zdaniem, ten świetny kiedyś zawodnik, bądź jaki był Paulo Sousa, ale zrobił błąd sztuczny. Moim zdaniem, bo to już jesteśmy po fakcie, więc jestem o tyle mądrzejszy, on widocznie miał inne obliczenie, ale chyba nie do końca wszyscy wiedzieli, jaka jest formuła baraży, łącznie z naszym kapitanem drużyny, z tego co rozumiałem w telewizji. Tak ponieważ, tak, ponieważ należało, już w pierwszym meczu uważam, że zawolony był, nie miał prawa grać moim zdaniem Lewandowski w meczu z Andorą pierwszym i wtedy byłby zdrowy na Anglię. Jeżeli tak, teraz znowu
On ma odpocząć i nie grać z Andorą, może być na rezerwie, nie grają inni. Oczywiście. A on ma czekać, bo on nam był potrzebny z Węgrami po to, żeby być w najlepszej grupie, gdzie mielibyśmy, tak jak ja napisałem w swoim felietonie, lepszą jakościowo szansę na łatwiejszą nieco drogę, bo wiadomo, że byśmy grali tu w Warszawie. I dlatego jak pan potem określił, bo dał pan dalszy etap, ja też mówię, że Szwecja, prawda, bądź Czechy, że Czesi byli rewelacyjni przez rok Europy, a Szwedzi jak zwykle pragmatyczni, sam zresztą z nimi grałem, bo ich wygrałem i przegrałem, grałem z nimi dwa mecze za mojej kadencji, ale tutaj sądzę, że za wcześnie, tu nie ma w tej chwili co mówić o Czechach i w tej chwili o Szwedach, kto z nich wyjdzie, nas interesuje tylko i wyłącznie w tej chwili Rosja, zresztą udzielałem wywiadu ostatnio w Polsacie, panu Zaborskiemu z kolei i moim, co grałem ze Związkiem Radzieckim, kiedy jeszcze był świętej pamięci, genialny piłkarz i wspaniały trener Walery Łobanowski, bo wtedy wielki Związek Radziecki miał wiele, prawda, republik, więc grało tam większość Ukraińców, między innymi Dynamo, prawda, Kijów, bo na nim była oparta reputacja Związku Radzieckiego, to się zaczął 1-1, tam oni strzeli bramkę, chyba na 1-0, Kiriaków wyrównał chyba po rzucie wolnym, Darek Dowczy, skończyło to się 1-1, rewanżu za Łęka, gdzieśmy już nie grali, natomiast to jest zespół dość dobrze skonstruowany, odszedł trener Czerczesow, którego pamiętają prawda, kibice i zawodnicy Legii. Okazuje się, że teraz jest to świetny były zawodnik Karpin trenerem, więc nastąpiła troszeczkę taka rewolucja w składzie, jak każdy. Pan był koła inną reputację, ja inną. Oczywiście. Przecież u nas sami dziennikarze wszyscy, a jest pan z tego grona, przecież każdy z was ma swoją jedenastkę. Prawie nigdy nie wychodzi tak, to by się zgodzili wszyscy dziennikarze z nią, ale to jest normalnie przywilej wasz. I słusznie dziennikarskie jesteście od tej oceny, która nie zawsze jest słuszna, ale daje jakiś, prawda, obraz kibicowi, który kupuje bilet na mecz, kibicowi, który nie kupuje, tylko chce obejrzeć telewizji, bo jeszcze ma powtórki, jakiś, prawda, obraz, jakoś, prawda, wyobraźnię i potem między innymi my tu dzisiaj z tobą rozmawiamy. Także ja sądzę, że można było to zrobić lepiej, jest duży żal. Na razie wychodzimy obronną ręką, jeżeli chodzi o tak zwane drugie losowanie, jeżeli w ogóle do niego dojdzie. Ale to jest, przypominam, tylko jeden mecz. I my mówiliśmy, że nasza publiczność wspaniała, bo oni dalej kochają drużynę, mimo że dali swoją opinię drużynie trenerom, sztabowi po tym przegranym meczu na własne życzenie z Węgrami, tym bardziej, że u nas nie grało 5 ludzi, u nich też nie grało 4 podstawowych zawodników. Czyli mniej więcej mamy ludzi, którzy mogą uzupełnić, ale na razie mamy tylko i wyłącznie ten jedyny żelazny skład, a niektórzy zawodnicy, jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Świata, to jest inne zagadnienie, na inną rozmowę, co my tam możemy zwojować, jeżeli nie daliśmy sobie na razie bez 4 ludzi w tym składzie z osłabieniem i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, co się dzieje dalej, bo mamy tą sytuację, która no, co najmniej możemy uznać, że jest dziwna i nagle kapitan reprezentacji Polski wydaje oświadczenie, że to było na jego prośbę. Jakby pan się czuł jako trener, panie trenerze, czy to nie jest jakieś takie podważenie trochę autorytetu? Chciał dobrze, prawda, ale no, chyba nie wyszło to zbyt zgrabnie. Jest to wspaniały zawodnik, nie ulega wątpliwości i musimy naprawdę się szczycić, będziemy się szczycili. Robert w tej chwili jest niezbędnie uzależniony od swoich kolegów z reprezentacji narodowej Polski, bo dopóki ta reprezentacja nie osiągnie wyniku medalowego, będzie zapomniana, o nim z kolei będą wszyscy pamiętali, jako wybitnym, wielkim Polaku, z świetnym zawodnikiem Bayernu Monachium, który wszystkie tytuły wymienił, wszystkie jego zasługi, bo takie są. Ale on jest uzależniony. To jest gra, gdzie on jako lider drużyny ma promieniować, na tą drużynę ma wpływać, ale jednocześnie oni muszą jemu pomóc, żeby on zaistniał. No, przepraszam, jest pan dzisiaj trenerem w tej chwili, pan się nazywa Karpin. Czy Karpin nie wie, zawodnicy, że on jest tą wielką postacią polskiej piłki, oczywiście, że on dostanie plaster, że nawet mogą go faulować już w pierwszej, prawda, fazie meczu, że to od niego i tak dalej, nie będę tego jako były trener rozwijał, ale z tym się zawsze trzeba liczyć, on się na pewno liczy, natomiast ja sądzę, no nie decyduje zawodnik, ale decyduje przede wszystkim, jego opinia jest bardzo ważna i nie dlatego, że on bardzo dobrze gra. Przypomnę starą zasadę, gdzie udowodniono już wielkim piłkarzom, czy to nawet był jak Pele i Maradona, wielkie postacie naprawdę, które rządziły w tych drużynach swoich, nie mieli do powiedzenia trenerzy w pewnym momencie, czy prawda w tej chwili jak Messi, nie ma nic ważniejszego niż klub. Zawodnik może być wielki, ale klub jest ważniejszy i to jest dla pana odpowiedź. Nie ma większej wartości jak reprezentacja, tym bardziej, że ta możliwość była. Nie grasz z Andorą, bo jest poprzedni mecz, że grał tam w lidze, prawda? Odpoczniesz sobie, bo ci się to należy, a tutaj zagrasz z Węgrami. Proste, przepraszam bardzo, przyznam, że jestem zdziwiony, taką decyzję podjął trener, a z drugiej będę go bronił w inny sposób. Są widocznie jakieś uwarunkowania, o których pan nie wie, ja również nie wiem i inni dziennikarze. Nie ma trenera na świecie,
który chciałby źle dla drużyny, którą prowadzi. On też walczy o swój kontrakt, o życie, o swój imidż, bo na razie ta drużyna wygrała tylko z trzema słabszymi drużynami, do jakich no musimy, prawda, jednak zaliczyć, szczególnie powiedzmy sobie, czy prawda Andorę, czy prawda San Marino, czy nawet Albanię, z wyjątkiem pierwszego meczu, mimo wygrania 4-1, gdzie byliśmy w bardzo dużych opałach, właśnie w tym wygranym meczu. Taka jest z kolei piłka. Natomiast sądzę tutaj, że bardziej bym powiedział, że chciał obronić kapitan drużyny, to dobrze o nim świadczy, już to nie wyszło najlepiej. Chciał bronić bądź co bądź i mieć tego trenera, jak pan powiedział, i swoich kolegów z drużyny. No zdarzyło się, nie poszło kolegom, szkoda, że mnie zabrakło, tym bardziej, że on siedzi na ławce, a nie jest, jak słyszę od dziennikarzy, bo ja tego nie wiem, podobno nawet do składu nie był wpisany. I ponoć to było na jego życzenie, no tak powiedział, więc jakby tu mi się wydaje, że troszeczkę jest takie... Bardzo ważny tutaj jest lekarz, jaka jest tego skala przemęczenia, bo umówmy się, dobrze, że pan ten temat poruszył. Niech pan zobaczy, mamy bez mała, bez kilku dni, 4 miesiące do meczu z Rosją. No to jest cały grudzień, styczeń, prawda, luty, marzec. Ile treningu będzie miał pan ten Sousa? 3, 3,5 do meczu z Rosją? Rosjanie będą przygotowani perfekcyjnie. Oni zaczną ligę, co prawda, w lutym zdążą rozegrać parę spotkań pod koniec lutego. Oni zarządzeniem i nie, federacja będzie decydowała, przykro mi to, że nawet nie Harbin, ale na pewno będzie jego zgoda, ją będzie to zabiegał. Pojadą do Hiszpanii w bardzo dobre warunki, będą się przygotowywali. Jest pewna różnica między meczem twardym, nawet w lidze o stawkę, a meczem tylko przygotowawczym, towarzyskim, przegrał, wygrał. Mniej na to niby zawodnicy, ta mentalność taka jest zawodników wewnętrznych, bez względu na to, co powiedzą trenerzy, to powie psycholog, który im towarzyszy i tak dalej, ale to nie jest to samo, co jednak obycie się w walce o punkty. Jednak ta stawka to jest ta inna adrenalina, inna odpowiedzialność, czy mogę to zagrać, czy zrobię, włączę i tak dalej, i tak dalej. Także czasu mamy bardzo mało. Napisałem w swoim felietonie, który właśnie podałem, żebyśmy nie zmarnowali tych 4 miesięcy czasu. Właśnie. Wczoraj Kamil Grosicki, wczoraj czy przedwczoraj w tej kolejce dał sygnał, że jest chętny, prawda? Tylko pytanie, czy ktoś z tej reprezentacji go ogląda? Bo... Nie, nikt nie ogląda. Zaręczam panu, że ostatnio sam wyczytałem w mediach, nawet byłem zdziwiony, że ten Sousa wysłał 2 ludzi, którzy obserwowali Milika. Sądzę, że starczyło, żeby posłał 1 człowieka, 2 niech obserwuje tych, co kandydują, zdaniem trenera, bo on wybiera reprezentację. On działa w pana, w moim i naszym tych kolegów, prawda, imieniu. Zostaniemy jeszcze na chwilę, panie trenerze, proszę przy tym meczu z Węgrami. To jak pan trener wie, my tutaj pracujemy dla Polonii i jest, staramy się być głosem zarówno na wschód, jak i na zachód. No i mieliśmy tam taki polonijny, powiedzmy, akcent, tak? Bo był debiut, Maty Kerz, zawodnik z polskimi korzeniami. Chciałem pana zapytać właśnie o to, bo są bardzo różne opinie na ten temat. No, myślę, że o jego debiucie za wiele nie możemy powiedzieć, bo jaki był, taki był i każdy, kto oglądał, to widział. Jak pan się odnosi do tego? Mieliśmy dużo doświadczeń do tej pory z zawodnikami, którzy no, zdobywali to obywatelstwo, potem aspirowali do gry w kadrze, grali. Jak pan się do tego odnosi? Ja sądzę, że zbyt wcześnie ani nie wolno go skreślać, bo mógł być zawodnik, który się sprawdził, Wasan Widli, prawda, i gra tam rzeczywiście bardzo dobrze, zespół wdrożony w skład, który wie dokładnie, on zna grają w pewnym momencie nawet na pamięć, on wie, co ma zrobić, kiedy piłkę traci, nie tylko on, jego kolega najbliższy z drużyny, czy na przeciwnej stronie, na przeciwnym skrzydle, jak się on ma zachować. To są standardy wypracowane już w tym procesie treningowym. Natomiast sądzę, że no wielu ludzi oczekiwało zbyt dużo, tym bardziej, że nawet opinia, prawda, trenera, nie chcę mówić o paru innych, które wyczytałem, że już na pewno to jest pewne miejsce, nie ma nigdy nic w sporcie pewnego, bo przypominam, że również ta nasza drużyna, która no cierpi rzeczywiście w tej chwili, że mamy i kłopoty w obronie, mamy i kłopoty, jeżeli chodzi o kreowanie gry, bo Zieliński jest zawodnikiem wspaniałym na tle Napoli, to widziałem go znowu ostatnio w meczu, a jednocześnie w reprezentacji jako formacja, praktycznie biorąc, nie kreujemy tak gry, jakbyśmy mogli. Prawda? Ten sam klik, który gra w Lidz, gra zupełnie inaczej i w reprezentacji, może się dobrze rozumieją z trenerem, bo przecież czytałem artykuły, których dziennikarze, że tak dobrze już dawno nie pracowali, dlatego mówię, opinie w stosunku do jakości treningu i w stosunku do jakości wyników meczu są odwrotnie proporcjonalne wbrew temu, co mówią sami zawodnicy. No i, ale to jest rzeczywiście fenomen piłki, nie będę nic usprawiedliwiał, tylko wspomnę panu, że kiedyś, no w tym roku też zresztą wielki Bayern Monachium odpadł chyba z drugą ligą, jeżeli chodzi o Puchar Niemiec. Także w piłce jest, widzi pan, każdy wynik możliwy. Natomiast tutaj, ponieważ ja miałem przyjemność z panem redaktorem Zawadzkim dla TVP Sport komentować między innymi mecz Węgry-Francja podczas Mistrzostw Europy, grali fenomenalnie Węgrzy. Francuzi z dalekiej podróży wrócili, to się skończyło 1-1, bo prowadzili 1-0 Węgrzy, grali bardzo dobrze. Mieli zespół, mimo że im zachorował, nie grał w tym turnieju w ogóle, ich środkowy napastnik, prawda? Ale jako zespół
grali wzorowo po prostu, jeżeli chodzi o współpracę, wzajemne przenikanie, asekurację celów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj sądzę, że w tej chwili ja sądzę, że będziemy mieli duży kłopot przygotowania tej drużyny, bo umówmy się, zawodnicy o tym wiedzą i ja tego napisałem w swoim felietonie, że ten zresztą musi pamiętać, że ponieważ zarzuca polskiej lidze jako takiej, że zbyt wolno myślą, zbyt wolno podają, ale teraz ci nasi chłopcy grają wszyscy poza granicami od paru ładnych lat i tam przecież grają i szybko, i szybciej myślą i efektów reputacji z kolei nie widać, bo tak musimy to obydwaj powiedzieć. No, dokładnie. Jeżeli chodzi o poziom gry, bo teraz znowu mamy dwa czynniki. Wynik końcowy spotkania i poziom gry, to nie zawsze koreluje. Najlepszym tego przykładem jest wspomniana przez pana i przeze mnie już Albania. 4-1, a mógłby być wynik zupełnie, prawda, różnie inny. I to są te dwa elementy, które będą wpływały na to, jak będzie oceniany trener. Bo może być ktoś naprawdę bardzo dobrym trenerem, świetnie, widzimy, że drużyna robi postępy. Niestety trafia w kolejnym, prawda, spotkaniu na drużyny silniejsze od siebie, które są poza jej zasięgiem, mimo wykonanej pracy i przez zawodników, prawda, i przez trenera. Tak się może zdarzyć, ale generalnie w dłuższym okresie czasu, w dłuższej perspektywie jednak te zdolności, prawda, trenera, zarządzania drużyną, ustawianiem składu, wyłapywaniem, sądzę, że zawsze się sprawdzają. Co do Kasza, na pewno musimy poczekać, bo on w lidze dalej gra na dobrym poziomie. Asymilacja w nowej drużynie, ja przypomnę, genialnego świętej pamięci, no jednak Diego Maradona. Przecież jak pan pamięta, to przypomnijmy właśnie, szczególnie naszym, prawda, młodszym, jeżeli nas słuchają, prawda, ludziom z Polonii, do której adresujemy ten program, że przecież Maradona również w cudzysłowie, no nie sprawdził się w Barcelonie. Fakt, że mu ciężkie jest złamanie nogi, Goico Cea, chyba grali w Bilbao i w zasadzie dopiero potem wspaniale już zaistniał w Napoli i jest bożyszczem do dzisiaj. Kościół Napoli, stadion nie naprawdę Diego Maradony w Napoli. Byłem na tym stadionie już to parokrotnie podczas Mistrzostw Świata w 90 roku z kolei. To jest właśnie ten fenomen między innymi tutaj piłki, także nie przekreśla żadnego zawodnika i przypomnę, żeby dać najlepszy przykład. Kiedy sam w swoim czasie sięgnąłem bądź co bądź, a grał w reputacji świętej pamięci Górskiego i Grzesiolato, który nie był akceptowany w lidze, Król Strzelców, czy Czarmacha, którego ja wyciągnąłem z drugiej ligi z Arki Gdynia, wicekról Strzelców, jedyna Polska do dzisiaj na wszystkich światach, gdzie miała króla i wicekróla w czasie jednego turnieju, prawda? Fenomen. I tego nam nikt nie odbierze, dopóki ktoś tego nie powtórzy. Także poczekajmy na pana Kasza, życz mu wszystkiego najlepszego. Świat jest dzisiaj, tak po wiosku trzeba powiedzieć, globalny. I nie tylko my żeśmy zrobili to, się wspomagamy z zawodnikami, którzy mają korzenie poprzez matkę czy poprzez ojca. Jeżeli oni chcą w tej drużynie grać, widzą się, no zostali przyjęci z otwartymi raczej ramionami. Tak, ja przynajmniej zrozumiałem. Jest pan za jak najbardziej. Uważam, że tak, że to jest w tej chwili odpowiedź tego, co się dzieje w ogóle na świecie. Bo generalnie wolałbym, żeby każde państwo operowało swoimi zawodnikami, tam urodzonymi, tam wyszkolonymi i tak dalej. Ale być może, że to ja się mylę. Wyobraża sobie pan, panie trenerze, to, że nawet biorąc pod uwagę Wyspy Brytyjskie, no tam naprawdę kilka milionów Polaków, tam są już chłopcy urodzeni w XXI wieku i być może, że niedługo oni będą grali w czołowych akademiach, już trenują, pan, już się o tym rację. Mówi. Ja panu przypomnę, że kiedy byłem na meczu Republika Federalna Niemiec, Turcja, było więcej na stadionie Turków jak Niemców, bo jednak gastarbeiterzy z Turcji, Turcja dzisiaj ma bardzo potężną, powiedzmy sobie, to swoją diasporę na terenie, prawda, Niemiec. I to będzie bardzo ciekawy mecz Portugalia-Turcja, bo to jest ta para, która pierwsza jest niezwykle interesująca, a na nich będą czekali, bo mimo wszystko Włosi są silniejsi od Macedonii. Moim zdaniem skończył pan, prawda, karierę, genialny piłkarz rzeczywiście, świetnie grający. Też te mecze komentowałem, też byłem pełen uznania dla kilku zawodników, bo jeśli mnie pamięć nie myli, Elmas jest również bądź co bądź z Macedonii, a grał, jeśli mnie pamięć nie myli, w Napoli, ale chyba się nie mylę. W każdym razie zostawmy tego chłopca czy każdego innego. Niech on się rozwija tak, jak się rozwija w drużynie, z tym, że szanse ma zawsze małe na zrozumienie. Mentalność jego, chęć pokazania się plus kontraadrenalina, która w tym młodym człowieku jednak buzuje, prawda? Żeby grać, żeby być, a jednocześnie musi spełniać zadania, jakie ci wyznaczył trener. Masz w tym i tym obszarze operować, tak cię ja widzę, tak cię ustawiłem, tak cię ja powołałem, nikt inny do tej drużyny i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, do tego wrócimy jeszcze za chwilę, bo o tych takich aspektach, powiedzmy, kulturowych na pewno z panem trenerem chciałem porozmawiać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo no, trener Souza został poddany naprawdę, zgrillowany przez media. My też go skrytykowaliśmy, słusznie, niesłusznie, mniejsza o to, ale chciałbym właśnie o to pana trenera zapytać z pana doświadczenia, bo finał finałów jest taki, że z tymi słabszymi wynikami i tymi porażkami to trener zostaje sam.
tak naprawdę. Jak pan sobie radził z porażką? Bo... No wie pan, to, no, to jest ciężko, trzeba powiedzieć, że to wszystko w zależności jakie są oceny. Ja nie chciałbym wracać do tego tematu, bo tak, ta piłkarska geografia się zmieniała. Ja za mojej kadencji, żeśmy walczyli, drugim trenerem był Ćwikiewicz, potem bramkarzy prowadził Janek Tomaszewski, potem jak Janek wyjechał do Emiratów Arabskich do szkółki pracować, zastąpił go Józek Mydalczyk, również znakomity bramkarz. Nas było czterech, a nie 24 w sztabie. Ja nie miałem tylu ludzi. Ja miałem 16 zawodników, mogłem brać nic więcej. Ja nie mówię wartości, że mieliśmy sprzętu i tak dalej, że lepiej była wyposażona Fundacja Olimpijska Świętej Pamięci Janusza Wójcika, który przewodził no, biznesmen dużej klasy w Polsce, pan Zbigniew, prawda, Niemczycki, Zbyszek Kaliński, Warzecki, Krzysio i tak dalej, Świętej Pamięci Henioloska, kiedy naprawdę to zorganizowali bardzo dobrze i ta nasza reprezentacja zdobyła jednak no, po pasjonującym finale, prawda, srebrny medal przegrany w końcówce 3-2 po świetnym meczu. Ja pan robiłem porażkę, widzi pan, dobrze pan to powiedział, bo pan to mówił ostatnim zdaniem, że zostaje się sam. Ja już napisałem takie stwierdzenie nawet z jednym z felietonów ostatnich. Wie pan, zwycięzców jest zawsze wielu, wie pan, przy sukcesach. Porażka jest zawsze sierotą. I to się nie zmieni. To trzeba wybitnego dziennikarza, naprawdę znawcę, żeby powiedział, to naprawdę jest dobry trener, mimo że przegrał. To jest naprawdę dobry trener. No przegrał, ktoś jest lepszy po prostu. Ja też widziałem ostatnio w siatkówkę, pasjonujący mecz. Bez jednego z najlepszych zawodników i WHB Europy, Kowaczewicza, grał Alufro, prawda, Zawiercie, grał z Zaksą. 38-36, przegrali seta, prowadzą 21-17 w tym pierwszym secie i przegrali w sumie 3-0. Chciałbym, żeby tak grały takie drużyny, widzi pan, a jednak jest porażka, bo czytam pan suchy wynik jest 3-0 i tak dalej. A temat pan poruszył bardzo ważny, żeby się troszeczkę, mówię teraz do młodszych i do moich rówieśników, jeżeli nas słuchają, że trzeba bardzo spokojnie reagować na to. My przed ekranami telewizora robimy zawsze przeważnie więcej niż ten niby co prowadzi, ale to naprawdę nie wierzcie, nie ma takiego trenera. Ja mu życzę bardzo dobrze, miał ten trener, który poświęciłem, żeby przestrzec go przed jego własnymi błędami, bo jeżeli ma się taki sztab, musi być przygotowany wszystko perfekcyjnie. Perfekcyjnie, dlatego ten temat w ogóle bardzo dziwny, tak na przykład, że to był najdziwniejszy skład w ostatnim czasie. Ja byłem w ogóle sam zaskoczony tym wszystkim, tym bardziej, że teraz się to wszystko szczególnie, ja będę dbał tego Lewandowskiego, bo nawet już siła gry i Napoli, gdzie gra, prawda, Zieliński, jest nieco inna, jest to inaczej rozłożone, teraz znowu dobrze grają, teraz znowu wygrali mecz, po ostatniej porażce 3-2, jak przegrali z Interem, przegrywając już 3-0 zresztą, natomiast tutaj on będzie, jeśli chodzi o Lewandowskiego, bardzo obciążany. To jest szczęście, dla nas Polaków jest szczęście, że oni odpadli z Pucharu Niemiec, że nie muszą grać dalej, bo się zwalniają, że tak powiem, terminy na odpoczynek. Jednocześnie jego ambicja, a dzisiaj będzie poruszony, bo obydwaj nie wiemy, bo za parę minut się zaczyna, za 7 minut dopiero się zaczyna, prawda, gala wyboru, więc on będzie chciał jeszcze raz udowodnić, bo to jeszcze raz o bardzo wysokiej wydajności, świetnie grającego, świetny taktyk, świetny balans ciała, technika przyjęcia strzału, oddania strzału, no można wszystko o nim. Ja sądzę raczej, że on będzie ustawiany, tak mi się przynajmniej wydaje, przez trenera, on da decyduje, bo tylko jego racja się liczy, nie pańska, nie moja, nic innego, że on raczej musi grać ktoś przed nim jako napastnik, żeby przyjął to pierwsze, prawda, starcie z obrońcami. Okay. On raczej był takim błądzącym, byłby lepiej, gdyby się na taki wariant gry zdecydował. Bo jednak balans pomiędzy grą defensywy, a za defensywę rozumiemy poczynania nie formacji, tylko całej drużyny od momentu daty piłki, nic się nie zmieniło. W piłce są dwa momenty. Pańska drużyna ma piłkę i moja drużyna ma piłkę. Innych sytuacji nie ma. Poumieramy, a to dalej będzie nieśmiertelna dalej gra. Dokładnie, panie trenerze, bo tak mówiliśmy o tej porażce i myślę, że takie fajne zdanie z tego wybrzmiało tak. Z pańskich ust. Natomiast jeszcze chciałem podrążyć trochę ten temat Proszę tych bardzo. Emocji w pracy trenera. Jestem ciekaw, jak pan się odnosi do tego, bo to, że zawodnicy pracują z psychologami, to już jest zupełnie normalne. A teraz widzę, może nie trend, ale już widzę naprawdę kilkunastu trenerów, którzy sami korzystają z usług psychologa sportowego. Jak pan się do tego odnosi? Ja panu powiem, chyba sądzę, że świat się rozwinął. Dzisiaj mamy nowe technologie, to powiedziałem panu, zanim zaczęliśmy ten program, więc też państwu to przekazujemy. Dzisiejsza młodzież ma no, fenomenalne warunki do rozwoju, no, nowe technologie. Widzi pan, dzisiaj ma pan laptop, ma pan komputer, ma pan media społecznościowe, może pan się komunikować. Dzisiaj było to niepojęte. To naprawdę nie będzie dużo czasu. To my byliśmy opóźnieni w stosunku do zachodu. My cały czas gonimy, a jednocześnie cały czas jest w rodakach, jest fetysz zachodu, że oni są na tym mocniejsi pod każdym względem, prawda, i technologicznym. Pewno trochę racji jest,
ale przecież mamy ludzi wybitnych, mówcie, to Polacy wynaleźli między innymi grafen. To polscy studenci wygrywają olimpiady rozmaite z nowymi technologiami, łącznie z obsługując w tej chwili kosmos i tak dalej. My mamy przezdolną, prawda, młodzież, którą trzeba inwestować i tutaj rząd jako taki, każdego państwa powinien inwestować w to i w tych ludzi, którzy będą w przyszłości rządzili państwem w jakimś sensie dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i zastosowaniom. Natomiast jeżeli tak, to korzystajmy z tych psychologów. Wiele osób korzysta. Są tacy, którzy mówią, że to trener musi być najlepszym psychologiem, zna drużynę, zna ich przywołania. Ja miałem przyjemność, nie żyję zresztą już, były siatkarz warszawianki, pan Marek Pilkiewicz. Widziałem się z jego synem ostatnio, kiedy był promowany po 85-leciu. Janusz Gawlicki był trener, prawda, lekarz naszej reprezentacji. I też spotkałem się z jego synem. On był, o czym nie wiedzieli zawodnicy, on był grającym zawodnikiem w siatkówkę w warszawianki, jednocześnie był psychologiem i on miał znakomity, stworzył takie portfolio naszych młodych chłopców, co może ich czekać, jak oni wyglądają dzisiaj i to było nam, trenerom, bardzo pomocne w zachowaniach niektórych, nawet chlombrnych zawodników młodziutkich, bo to przecież były reprezentacje do lat 17-18 wtedy, kiedy myśmy robili to reprezentację juniorów. I to było bardzo zasadne. Uważam, że na pewno są bardzo przydatne, są no wiele rzeczy, nasza wielka w tej chwili i zmierza w tym kierunku, aczkolwiek troszeczkę na razie przychodzi takie zderzenie ze ścianą, Iga Świątek, prawda? Dwie porażki jedna, kolejne z panią Sakari, Greczynko i tak dalej, a nic bardziej nie uczy, wie pan, jak porażka, one są bardzo potrzebne w rozwoju kariery. Wszystko pan wygrywa, to dobrze pan o to zapytał, nawet w grach zespołowych wygrywa pana drużyna ciągle i mecze towarzyskie, prawda, i kontrolne, i mecze ligowe, musi pan zaglądać porażkę. Nieraz sam tak robiłem i zacząłem sam przedziewać mecze, krzyżąc własną drużynę, tam gdzie mogłem, czy wolnym, czy karnym i tak dalej, bo trzeba to przeżyć, wie pan. To, czego pan nie zrobi na treningu, nie, za późno będzie prosić zawodnika, żeby to pan zrobił w meczu. Musi pan to przećwiczyć, po to jest ten proces treningowy. Także ja sądzę, korzystałem z wiedzy ludzi, z nauki. Wielu ludzi korzysta z psychologów, są bardzo przydatni. Byli tak zwani, tak powiem, psycholodzy praktyczni, nie mając wykształcenia psychologicznego, jak powiedzmy sobie świętej pamięci, no nasz, nazwijmy go dzisiaj fizjoterapeuta, wtedy nazwali się masażysta. W boksie, bo akurat Felix Sztam to był chrzestny ojciec mojej rodzonej siostry, a mój ojciec też był trenerem reprezentacji drugim, razem z panem Szydłą w boksie i z panem Szczepanem, był Zalewski. On namawiał zawodników i to piszą zawodnicy swoich tych, jak on ich nastawiał, nieraz go bardziej. Ten, ja go widziałem, słuchaj, nie masz go sprawy i mówi, i go masz. Widzisz pan, to są te takie zachowania i oni to piszą w tej chwili w swoich książkach. Ja sądzę, że korzystajmy z wiedzy innych ludzi, którzy naprawdę mogą nam pomóc, na pewno nie przeszkodzić, ale ich z kolei świadomość sportowa, bo jeżeli to jest jeszcze były zawodnik, a są i tacy, jest dzisiaj, prawda, psychologiem, to rzeczywiście jest to wartość tak zwana dodana, niezbędna. Czyli z tego, co pan mówi, trochę przeskoczę z tematu, ale żeby nam to później nie uciekło, mówimy o tych porażkach. No są porażki, czyli... porażki. Ja powiem, ja przegrywałem z Anglią, przegrałem ten mecz 2-0 i miał w cudzysłowie no, takie zapytanie do Górski, bo ja zresztą zażyczyłem sobie, żeby ten Górski ze mną jeździł na wszystkie mecze. Prawda, bo znaliśmy się tyle lat, 60 lat, prawda, od kiedy jeszcze był wykładowcą króciutko również specjalizacji, którą ja kończyłem. Potem byłem, prawda, 7 miesięcy w gwardii, kiedy on był trenerem. I jak pan pamięta, przegrywaliśmy po rzucie karnym Lineker 1-0 na Wembley, na starym Wembley. Leżał jeszcze troszeczkę kondycjowany Szewczyk wtedy i końcowy fragment meczu. Anglicy na Wembley zaczynają grać na utrzymanie się przy piłce. Zadowolił ich ten wynik 1-0, prowadzili oni 1-0. A ja nie miałem wyboru i musiałem dać polecenie zawodnikom. Idziemy do przodu już bez żadnej asekuracji. Gramy w defensywie w postaci wyniki 1-1, asekuruje tylko bramkarz. Nie ma innej, bo albo przegrywa pan 2-0, albo ma pan szansę i to jest obowiązkiem trenera doprowadzić do wyniku 1-1, jeżeli starczy nam tego umiejętności. Byliśmy blisko, ale niestety poszedł krótki kontratak. Piękna akcja, zresztą taki mały, niewysoki. Beardsley wbiegał z przeciwnej strony Wood. Wandzik wyszedł troszeczkę z bramki, on się do środkowania, tylko ustawienie stopy zmienił. Nie z wewnętrznego, tylko na zewnętrznej piłka w bliższy słupek stanął okienko 2-0, 87. Przegraliśmy w Wecigórsku i musiałeś to zrobić. Ja mówię, tak, bo inaczej tej drużyna nie potrzebuje żaden trener. To jest mój obowiązek. Jeżeli ja tego nie robię, to znaczy ja jestem niepotrzebny w ogóle tej drużynie, bo do czego ja jestem jej potrzebny? Tak. W jakim celu ja tam siedzę? To ja wolałem przegrać i to zrobiłem świadomie. W drugim czasie nas przegrali, zniszczyli nas, bo są zdecydowanie lepszy, ale tutaj uważam, że postąpiłem prawidłowo. Oczywiście, że była jasność, my trenerzy również się mylimy. Mylimy się nieraz, bo umówmy się, ci ludzie mają teraz
obecna generacja trenerów, nie tylko polskich, w ogóle na świecie i w Europie w szczególności, ma jeszcze trudniejsze zadanie. Bo myśmy jeszcze w poprzednich warunkach ustrojowych, przed niepodległością 89 rok, przerywało się ligę razem ze Świętej Pamięci Górskim. Na 11 dni ustaliliśmy, że to jest optymalny okres grupowania. 11 dnia zawsze zaczynają się awantury, niesnacki, może nawet do bijatyki dojść, że to jest najlepszy, ostatni dzień grupowania i do domu. Tak żeśmy ustalili. To jednak myśmy mieli pod kontrolą i teraz jaką mieliśmy przewagę nad Zachodem. Oni może lepiej grali w piłkę rzeczywiście od nas, ale myśmy 11 dni się przygotowali do tego konkretnego meczu. A oni mieli mecz w sobotę bądź niedzielę, przyjeżdżali w poniedziałek i w środę musieli grać z nami. Ale mieli to po tych ciężkich krajach, jak Włosi, jak Hiszpanii, ja też grałem z Hiszpanią, przegrałem 1-0 w La Corunie, straciliśmy bramkę, w 22 minucie już płakała ta piłka, ale wpadła do bramki, tak się turlała. I też mówię do zawodników przerwę, mówię zdziwieni, mówię, idziemy teraz do nich na pressing, bo oni się w ogóle tego nie spodziewają, bo uważają, że jest Słowodan zdecydowanie lepsi, co zresztą stale się nie mijało z prawdą. I jednak zaskoczyliśmy ich, mieliśmy takie dwie sytuacje, bo oni byli zaskoczeni, że ta słabsza drużyna, bo taką jednak byliśmy. Ale skończyło to się w sumie, tak 1-0 się przegrali, tak, to by nawet był późniejsza wielka gwiazda piłki hiszpańskiej, środkowa obrońca, debiutował w tym meczu, tam ktoś z kontuzji, nazywał się Hierro. On właśnie wtedy debiutował. Także to są te zachowania, o których Pan mówi. Tak, przeżywamy, bo w pewnym momencie na przykład gramy z Holandią mecz, który miałem przyjemność prowadzić. Prowadził wtedy, no świętej pamięci, wielka postać w ogóle światowej piłki nożnej, nie tylko europejskiej, Rinus Michels, który prowadził futbol bądź totalny właśnie poprzez Ajax i reprezentację, ponieważ akurat zabrakło trenera, bo zwolniono z pracy pana Benhakera wtedy w reprezentacji Holandii, bo oni byli mistrzem Europy w 1998 roku. I my strzelamy bramkę, jak pamiętam, w 87 minucie Jacek Ziewer strzela bramkę Van Breukelenowi, tam u nich na wyjeździe mecz towarzyski, a my się tu śmieli, zanie, po co ty grać? Lepiej grać ze słabymi. To nic nie uczy, tak grać ze słabymi nic nie uczy. I nie pan sobie wyobrazi, i tu byłem, nie ukrywam, że byłem załamany, ponieważ Leszek Ćwikiewicz przygotował się do zmiany, już na linii był przygotowany do wejścia Jacek Grębocki, jest to późniejszy trener i Polonii Warszawa, tu z niczym już pracował, na Wybrzeżu pracuje. Pozdrawiam go, jeżeli nas słucha. I nie byliśmy w stanie zrobić zmiany, nie będę miał nazwiska. I krzyczałem do zawodnika, już wchodzę, przepraszam, tak, a nie macie, zagraj w aut to, co najlepiej potrafisz, bo zmianę chcemy zrobić. Żeby, bo trzeba było zatrzymać grę. Niestety nie zdążyliśmy. Jeden zwód Hulita, drugi zwód, nie powiem na kim, trzeci strzał i berka. Można to wszystko. Jeden się kończy mecz. Widzi pan? I tu się w tym momencie wiedziałem, mówię, słuchajcie, najprawdopodobniej w szatni chyba się będziemy musieli rozstać, bo widzę, że jeżeli my nie umiemy w 3 minuty pokonać na jego boisku mistrza aktualnego Europy z Van Basteniem, Kulikiem, a potem rewanż gramy za rok. 2-0 prowadziliśmy w Niemczech. Tutaj była burza, mieliście taką transmisję rwaną. I to wykończyła nas tutaj Holandia w drugiej połowie, skończyło to się 2-2, bo ci wspaniali moi koledzy, zagraniczni świetni trenerzy, tak chętnie opisywani przez naszych dziennikarzy. Ja bym to oni przygotowali, już nie ja. Ja wtedy miałem, przypominam panu, 48 godzin zgrupowania przed meczem. To myśmy, moja generacja walczyła i federacja, i wreszcie prezesi klubów zrozumieli, kiedy wypuszczali zawodnika do reprezentacji, żebyś tam kontuzję nie złapał, mówili prezesi klubu, tam nie wolno ci kontuzję odnieść. Tak, i teraz widzi pan, bardzo ładnie to rozwiązano. Gra się 2 mecze albo nawet 3 w jednym tygodniu. Nie boją się, oni grają, chcą grać w swoich reprezentacjach, bo nie ma większego szczęścia niż gra w reprezentacji. Naprawdę, no, pan, ja się tego w ogóle nie wyobrażam. Niech pan zobaczy, ile to jest wzruszeń. Oni sami to w tej chwili już po latach niektórzy mówią, a ci młodzi szczególnie. A jednocześnie oni nie zdają sobie sprawy, że zawsze mam taką tezę i to, co pisałem, to, co mówiłem do młodych ludzi, kto dzisiaj, to dotyczy i chyba nie tylko sportu, pana jako dziennikarza, pana kolegów, wszystkich innych, od rządu począwszy, na szarym obywatelu skończywszy, kto dzisiaj nie chce być lepszy niż był wczoraj, niech się nie bawi w to. Niech ustąpi miejsca komu innemu. No nie ma sensu. Albo chce pan do czegoś dojść w życiu, albo nie. Mało tego, ma pan być przykładem dla własnych dzieci, nawet dla własnych sąsiadów, że pan sobą coś reprezentuje. No tak to sobie wyobrażam. Przynajmniej na szczęście byłem ciągle na zgrupowaniach, jak moja świętej pamięci, w cudzysłowie mówię, bo ona wychowała, moja żona Maria, dobrze się czująca, być może nas słucha w tej chwili, ona wychowała moich dwóch synów, też byłych trenerów notabene Legii, bo jeden pomaga jako dyrektor sportowy, powiedzmy sobie, w tym momencie mojemu byłemu zawodnikowi Jankowi Rubanowi, a drugi razem z Magierą był jednym z jego asystentów w tej drużynie. Dzisiaj każdy robi z nich już co innego, a Janek dalej rozpoczął udaną, powiedzmy sobie, swoją pracę w Górniku Zabrze, gdzie odnosił sukcesy.
I oby tak dalej, oby tych sukcesów było. Kontynuujemy wątek trenerski, bo jest bardzo ciekawa rzecz. Ja przeczytam panu trenerowi kilka liczb, które zapewne pan zna. I o tych liczbach sobie porozmawiamy. A ja panu wiem, jakbym nie znał, to panu powiem, że nie znam. Na pewno pan zna, panie trenerze, i tak? Oczywiście pół żartem. Michniewicz 399, Wukowicz 538, Jean Pinto 231, Klafurycz 108, Jozak 213, Magiera 354, Hasi 108, Czerczesow 239. Wiadomo, pan wylicza dni teraz, dni, tak? Dni pracy trenerów. Myślałem, że pensje. No, ale nie, należy, no i moje pytanie jest proste do pana i jestem ciekaw, jaka jest pana opinia. Czy to, że rozliczamy trenera po 3 miesiącach, czy po 6 miesiącach jego pracy, to nie bardziej, powiedziałbym, kompromituje jego pracodawcę niż jego samego? Bo znaczy, pytanie ciężko jest, mi to znaleźć ciąg logiczny. Znaczy, jest to pytanie zasadne, z tym, żebyśmy od razu powiedzieli, w nieco mniejszym zakresie, ale również ten problem występuje w całej Europie, tam też zwalniają trenerów, żeby była jasność, żebyśmy nie powiedzieli, że tylko mamy my głupich prezesów, bo takiego wyrażenia ani pan, ani ja nie używamy. Uważam tak, że widzi pan, są dwie rzeczy. To, co powiedziałem panu na początku, jeszcze zanim weźliśmy powiedzmy sobie na antenę. Pan jest dzisiaj prezesem. Chce pan mnie zatrudnić jako trenera. Zatrudniam, że ja nigdzie nie pracuję, bo nie wolno panu ze mną rozmawiać, jeżeli ja pracuję gdzieś indziej. Nawet nie wolno panu złożyć propozycji. Teoretycznie. Tak, nie, no, tak mówią, wie pan, tak mówią przepisy, zasady. Ale wiemy, jakie ale i przepisy, i moralne podejście. No. To teraz ja się pytam, kto tam jest dyrektorem sportowym, bo ja sobie wyobrażam to w tak sposób. Panowie obydwaj, czyli pan jako właściciel, pan daje pieniądze, zatrudnił pan fachowca, czyli dyrektora sportowego, pana zdaniem, i wy we dwójkę tworzycie strategię postępowania klubu. I teraz wy mi mówicie, jaka jest wasza strategia. My nie rozmawiamy, ile ja będę zarabiał. Nie, my się zapoznajemy z tworzywem. My mamy taki, taki znam. Pan wie, że ja znam mniej więcej tą waszą drużynę, prawda, pańską drużynę. I wy teraz mówicie, teraz ja albo na to wyrażam zgodę, na jakiej zasadzie? Ten pan jest moim przełożonym? No chyba nie bardzo. Dyrektor przełożony nie jest moim. Jest moim partnerem do pracy. On bez mnie nie może nic zrobić, to ja od niego wymagam wzmocnienia drużyny, bądź rezygnacji z jakiegoś zawodnika po sezonie, żeby na jego miejsce, bo się biznes musi z kolei zgadzać, oddajemy, sprzedajemy, kupujemy i tak dalej. Tak to sobie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie w ogóle, że można pracować generalnie biorąc inaczej, abstrahując w tej chwili od nazwiska. Teraz jeżeli mnie takie pytanie zadano, ja nie znam, mówię uczciwie, pana Radosława Kucharskiego, nie widziałem się z nim nigdy, zadał mi pytanie chyba Maciek Iwański w telewizji, w TVP Sport i wtedy powiedziałem, że nie mogę oceniać pana Kucharskiego ani pozytywnie, ani negatywnie, bo nie wiem, jak on pracuje. Natomiast jestem zdziwiony, że aż tylu trenerów, pan zdaje się, ich większość wymienił, za jego kadencję odeszło z klubu. Czyli są to tak zwane transfery już nietrafione, ale to spoczywa na nim, jeżeli on to proponował. A jeżeli on tego nie proponował, tylko sam właściciel to załatwiał, w co nie wierzę, bo to jest bardzo inteligentny człowiek, to sądzę, że w tym momencie ktoś musi odejść. A ktoś musi odejść. No najłatwiej zwolnić trenera. Nie, no w tym momencie tak, co nie znaczy, że my trenerzy, nie, tak jak powiedziałem już wcześniej, nie robimy każdy błędy. Robi, natomiast ta wizja, ta strategia klubu to jest naprawdę postępowanie w ogóle wymierzone w dłuższym okresie czasu. Taktyka to jest to, co robimy w danym konkretnym meczu. Tak jak wielu dziennikarzy błędnie pisze o strategii, nie. To jest taktyka w danym meczu, nie strategia. Nie strategia. Chyba, żeby ktoś się bardzo uparł, że on strategicznie Kowalskiego nie wystąpił, bo za 3 dni strategicznie ma mecz w Lidze Europy i tak dalej. No nie, wulgaryzując temat. Natomiast no, nie byłem tak, jak panu powiedziałem, bo do tej pory zawsze byłem zapraszany do Loży Legii, zdobyłem tą dużą Puchar Superba Polski. Coś tam jednak udawało mi się zrobić i reprezentowałem tą Legię, chociażby na Igrzyskach Olimpijskich, bo ja miałem w kontrakcie wpisane przez Górskiego, że muszę się na każde jego wezwanie wzywać z powrotem do reprezentacji. Wracałem. No to jak się dowiedziałem, mediów, że to zaproszony jest pan Czerczesów, zabrakło dla mnie biletu, już na mecz Legii nie chodzę od tamtej pory. Od Leicester nie chodzę, czy od września. W ogóle nie chodzę, ale obserwuję to, co się dzieje, patrzę, słucham, czytam. Są jak zwykle artykuły mniej czy bardziej pogłębione, ale wszystkie wyrażają nieprawdopodobną troskę o to, dlaczego się dzieje tak źle, jak się dzieje, bo to jest drużyna w tej chwili, która straciła, że tak powiem, swoją samoistną dla siebie wewnętrzną, prawda, ocenę. Ja bardziej uważam, że teraz się oni pozbywają piłki, niż to, żeby oni w ogóle tworzyli grę. To jest, ja podaję do pana, żeby nie było na mnie. To niech pan się teraz, tak ja to przynajmniej obserwuję, być może błędnie zagrałem telewizora, ale tak to ja praktycznie biorąc widziałem. Jest wiele bardzo fajnych artykułów, przecież pisze Błoński, między innymi pisze tutaj akurat mówię, Michał Zaranek w swoich felietonach, pisze pani Iza Koprowiak, pisze Kaliszuk. No wszyscy w razie pogłębiają, czyli
ta panorama poglądów dziennikarskich zmusza do przemyślenia szefa klubu, prawda, i biznesmena, który się na tym naprawdę zna, pana Dariusza Mioduskiego, do pewnych przedsięwzięć. Sam uważałem, że można pomóc, nawet rozmawiałem, bo kiedy wróciłem z Chin, mam jakieś tam, prawda, kontakty, jeszcze tam mnie dalej lubię, bo mnie zaprosili po 9 latach, no czyli musieli mnie lubić, że się jakoś tam zapisałem, a nie zdobyłem tam dużo, bo jednak zdobyłem wicemistrzostwo Chin, przegrałem się na Pucharu Chin, co prawda na konferencji się wybroniłem prasowo, bo kiedy mnie zapytali, no co pan powie o tej porażce, ale nic nie powiem, bo z armią chińską się nie wygrywa, jedna z najsilniejszych armii świata. Ale to był żart oczywiście, tak samo oni zresztą zrozumieli. Natomiast sądzę tutaj, że nastąpił czas, że musi prezes tego klubu usiąść spokojnie, przeanalizować, ale z ludźmi, którzy siedzą w piłce, którzy na piłce się znają, a nie doradców, nie wiem kto to jest, ja nie znam tych ludzi, kto doradza, którzy w tej chwili doprowadzili do tego, że być może nie do końca w tej chwili ma jakoś pełną informację pan prezes Mioduski. Taki jest mój punkt widzenia. Dawno bym stworzył, gdybym był prezesem, a byłem na jego miejscu kiedyś, bym stworzył, zresztą to proponowałem wtedy generałowi Baleńskiemu świętej pamięci, który był szefem sztabu i prezesem klubu, że tutaj musimy stworzyć drużynę, bo to już trzeba tworzyć, a ta akademia, duża zasługa pana Mioduskiego, duży kredyt, przecież to około 100 milionów, jak ustałem, prawda, z mediów, część dała, prawda, dało Ministerstwo Sportu chyba ze 23, nie pamiętam, więc to nie chodzi o koszt. Jest baza do pracy, że tu trzeba tworzyć następną drużynę i teraz się dotykamy strategii. Że ci następni chłopcy, ja już mówię generalnie wtedy, najzdolniejsi ludzie z Polski, bursa, szkoła, nauka, świetni lekarze, świetna medycyna, bo trzeba cały czas to monitorować, będziemy jeździli za granicę, na zagraniczne turnieje, grami na akcję, zagra w trzeciej lidze, ale juniorzy przegrają 25-0 na przykład, no i co z tego? Ci wrócą, ta drużyna ma się utrzymać w tej klasie rozrywkowej trzeciej lidze, nic więcej. I dlatego przy całej sympatii, no szkółki to bym robił. Przede wszystkim bym wspomógł Polonię Warszawa, bo jest nam potrzebna druga drużyna, silna nawet tutaj, nawet na razie rywalizacji, stać na to Warszawę. Jest zapleczem i tam był dom swoich trenerów, gdyby to ode mnie zależało, ale to mówiłem już parę razy przecież. Czy to będzie Dorkan Ząbki, czy to będzie Znicz Pruszków. Określone dwie klasy rozrywkowe, daję swoich trenerów i tam najzdolniejszych ludzi zabieram z kolei do siebie. Na, tak mówię zresztą, jak rozmawiałem w Chinach z panem Dietmarem Kramerem, byłem znakomity i praktyk, i teoretyk z Niemiec Zachodnich. On jest teraz przedstawicielem, nie wiem czy jeszcze jest, tylko wtedy był, a to parę jednak ładnych lat minęło już. Dietmar Kramer to jest tak zwane, wie pan, partnerstwo z dystansu. W czwartek przychodzi trzech ludzi na trening wyznaczonych przez trenera pierwszego, żeby zapoznać się, jak oni wyglądają na atlety seniorów, no i dla nich olbrzymie przeżycie. I tak co czwartek się wzywało kolejnych dwóch, wie pan. I tak się właśnie buduje, wie pan, ten on nas potem to zachętę nawet dla tej młodzieży, a jednocześnie mam realię poza zwykłą obserwacją, gdzie się cały czas obserwuje, co oni robią w tych swoich klasach rozrywkowych, młodzieżówka, prawda, i tak dalej, czy najstarsza grupa juniorów. To jest bardzo fajne, mi się to podobało. Ja na ten temat wiele rozmawiałem ze swoim łamanym, prawda, niemieckim, jak on przyjechał do Republiki Federalnej Niemiec jako delegat, prawda, FIFA. Ja chyba on ma zastrzeżenia. Ja mam zastrzeżenia mam następujące tutaj, że no niestety wszyscy się jednakowo przygotowują do igrzysk zimowych w Kumingu, prawda, na zgrupowaniu tych wszystkich drużyn ligowych, a ja nie chcę zdradzać swoich tajemnic i Dalian Banda to wtedy był mistrz, a jak wicemistrz nie, no i myśmy byli zwolnieni. Co też jest trudne, jeżeli chodzi o Chin. Natomiast zabrania mówię młodzieży i chciałbym, żeby pan przekazał Federacji Chińskiej, bo pan tam ma z nimi kontakt. Ja tu jestem dość daleko, bo Szanghaj jest przepięknym miastem, muszę tak delikatnie panu powiedzieć. Także piękne miasto. No dzisiaj 23 miliony ludzi, wtedy 13. 23 miliony dzisiaj ma Szanghaj. W każdym razie nie wolno, trzeba zabronić bieganie po betonie dzieciom, młodzieży. To jest skandaliczne. Ja zabraniałem tam, żeby ta młodzież nie miała prawa, musiała ćwiczyć na boisku, powiedzmy, nawet złym, ale trawiastym, żeby nie niszczyć nóg i tak dalej. I dlatego znowu problem kolejny, bo o szkoleniu pewno jeszcze nie raz się spotkamy, będziemy rozmawiali. To nie jest takie proste, bo z kolei to nie jest najrozsądniejsze. Myśmy już w 70. W czwartym roku, kiedy pojechaliśmy ze świętej pamięci górskim na turniej Sanatrachu do Algierii, tam żeśmy grali po raz pierwszy na sztucznej nawierzchni, bo to beton lekko oczywiście spadający, bo ta woda musiała gdzieś spływać i to był dywan, wie pan. A to z kolei sztuczna nawierzchnia, no szczególnie dla dzieci, wie pan, stawy kolanowe, biodrowe, stawy, no to nie jest takie proste, że tak się wszyscy, wie pan, zachwycają. Oczywiście znowu technologia, mamy te tak zwane hybrydowe w tej chwili, a więc naturalna trawa przeplatana tymi wnukami, na tym polega ta hybryda i coraz bardziej się idzie w tym, prawda, kierunku, bo to utrzymanie jest coraz droższe, tej trawy też, no trzeba cały czas produkować, trzeba mieć tak zwane magazyny darni,
i tak dalej. Ale z tego co wiem, żeby pana uspokoić, teraz jest nowy wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. I wiem, że teraz podeśli do tego troszeczkę inaczej, chcą w ogóle skasować i chyba taka już jest decyzja pana, prawda, i wiceprezesa, prawda, pana Mateńki i pana Cezarego Kuleszy, że nie chcą w ogóle mieć żadnej punktomani do 11 roku życia. Rozgrywki tak, ale żeby nie było tego stresu, tych wykrzyków matek, ojców, bo ja sam wręczałem nagrody tu z panią Gronkiewicz walc jeszcze i musiałem uspokajać ludzi, mówię, za chwileczkę wyprosimy państwa stąd. Ponieważ szanujcie własne dzieci, dajcie im kochać to, co robią, czy robią dobrze, czy źle. Od tego są trenerzy, żeby im zwracali uwagę. A wy, że na koszulkę zła, w faul, co to za okrzyki w ogóle? I tak dalej, i tak dalej. No ale matka to matka, ojciec to ojciec, a jednocześnie ktoś musi czuwać nad porządkiem. Oczywiście bardzo dobrze, że ktoś czuwa o tym. Też tak. Chciałem pana trenera zapytać. Wiem, że nie mamy nie wiadomo ile czasu, ale tylko powiem... A macie, jak raz na tydzień się spotykacie? Tutaj? Na dwa tygodnie, tak? To różnie, w zależności od tego, jak mamy gości. Nie, bo temat jest zawsze temat. Tam, gdzie jest piłka, są problemy. Spotkam jeszcze jedną rzecz, tylko powiem, że pan trener nie wie, że to, co pan powiedział odnośnie pracy z zawodnikami młodymi w pierwszym zespole, Radom jak Radom to robi. Trener pierwszego zespołu, uwaga, trener pierwszego zespołu spotyka się z najzdolniejszymi chłopcami z rocznika 2005 raz w tygodniu. Od razu powiem, że nie było łatwo, bo wiem, znam, nie było łatwo, że tak powiem, to zorganizować, natomiast jest i to jest no, niesamowita rzecz. Sądzę, że tak, były sędzia międzynarodowy, są bardzo dobry, trochę go skrzywdzono w odpowiednim momencie, bo ja byłem szefem sędziów, więc to znam dokładnie, pan Gilecki. No przede wszystkim Stępniewski, mój następca, krótko, kiedy ja skończyłem, powiedzmy sobie, jako szef sędziów po półtora roku. I chcę panu powiedzieć, no Stępniewski jest wyjątkowo rozsądnym człowiekiem, on sam przecież robił to, co powiedziałem, chyba nie będzie mógł pan robić tego jako prezes klubu, żeby dalej komentować zachowania sędziów, bo to będzie nieeleganckie, nieetyczne, bo jest pan prezesem klubu. No i on się wycofał, teraz robi ktoś inny, też był taki sędzia zbyt gorszy, w tej chwili to prowadzi, więc on robi to rozsądnie, dobrze, na razie nie będziemy reklamowali go nazwiskiem, na razie niech się oswoi ze swoją nową funkcją. I na pewno mu to ułatwił. Banasik, mój syn starszy pracował, bo oni prowadzili rezerwę z swoim synem Piotrem Banasikiem razem. Mm-hmm. Bardzo piękne wyniki, naprawdę. Z tej drużyny to, co on zrobił, no same oklaski dla niego i dla drugiego takiego trenera, który był kiedyś zawodnikiem Legii, Majewski, bardzo mm-hmm. ładna postawa Stali, Mielec również. Tak. Mimo tej porażki ze Śląskiem, powiedzmy sobie 2-1, ale oni naprawdę pokazują, na czym polega praca. Dobrze pan to wspomniał, bo nie miałem tego zamiaru na razie powiedzieć, nie wiedziałem, czy przy tym temacie będziemy dalej. Dlatego powiedziałem, trener to jest trener. Albo robisz to dobrze i umiesz, albo tego niezbyt dobrze rozumiesz. No właśnie. I teraz tak. Na 9 ostatnich trenerów Legii, tylko 2 to Polacy. To panie trenerze, mamy tych dobrych trenerów w Polsce, czy nie mamy? I ja sądzę, że tak. Ja bym tego wątku powiedziałbym z dawnej, przepraszam, znakomitej, kiedyś Jugosławii, bo akurat grałem jeden z ostatnich meczów w historii. Polska Jugosławia w Łodzi, 90 rok, 0-0, gdzie no, mówili się właśnie o Jugosławii jako takiej, że to jest właśnie Brazylia Europy. I teraz to się wszystko zmieniło, Czarnogóra, Chorwacja, prawda, Serbia i tak dalej. I to mi się wydaje, że ktoś doradził źle panu prezesowi, bo ci ludzie, którzy objęli Legię, nie prowadzili żadnych zespołów pierwszoligowych. Nawet jeden z nich prowadził kobiety, co nie mówię, że jest źle, bo praca z kobietami jest bardzo przyjemna wizualnie, ale nie odpowiada tego, co się wymaga od mężczyzn między innymi. Inna specyfika pracy po prostu. Inny z kolei, bo to Halbańczy był Hazi, prawda, który miał dobrą opinię jako trener, ale wie pan, asymilacja, poza tym, że był wybitnym zawodnikiem również Portugalczyk Pinto, ale niestety to nie jest tylko, wie pan, wiedza, zasób ćwiczeń, to jednocześnie jest charakter trenera, jego mentalność, czy do tego przekroju drużyny psychologicznego każdego z tych zawodników, czy on będzie się nadawał do tej drużyny. Dlatego wybór trenera to nie jest, że mnie się wydaje, wie pan. Niech pan zauważy dzisiaj, przepraszam, że tak powiem, ale wielu polityków, obojętnie z jakiej opcji politycznej, czy w ogóle właśnie zarządzających klubami, niech pan zauważy, oni ciągle mówią, mnie się wydaje, im się wszystkim wydaje. Nikt nie mówi, ja stwierdzam, bo ja to przeżyłem, tak, tak, tak i tak, im się wszystkim wydaje. A nam nie chodzi o tych, co się wydaje, tylko o tym, co wiedzą na pewno, jeżeli się dobrze rozumiemy obydwaj. Dokładnie. I sądzę tutaj, że ten element pan bardzo trafnie w tym swoim pytaniu tutaj zawarł i na pewno on zrozumiał, potem zaczął szukać. I potem przyszedł bardzo zdolny trener, na pewno Jacek Magiera, gwałtowne odejście mimo innych, dlatego znowu mówię. W pewnym momencie funkcja, że tak powiem, a wiem, tą funkcję pełniłem, kiedy mnie poprosił były mój zawodnik, z którym miałem współpracować 10 lat jako w związku, bo pełniłem krótko funkcję nawet przez 3 miesiące
takiego rzecznika prasowego, żeby się to już uspokoiło, ten kurz wyborczy, żeby już prawda, opadł i tak dalej. No bo ja wiedziałem wszystko o dziennikarzach i oni wiedzieli o mnie, więc nie jeden nie mógł zadać pytania w takim aspekcie, gdzie ja mógłbym od razu odpowiedzieć na to pytanie, popatrz na siebie i będziesz tak. Znał odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sądzę, że to jest rzecz bardzo ważna, ale teraz ten moment to jest moment wstrząsu i niewątpliwie na pewno musi usiąść, jeśli już nie siedzi, z tym, że nie wolno wychować teraz ruchów pochopnych. Bo fatalnie się składa. Ciężka kontuzja kolejnego zawodnika, prawda, jakim jest ten Jędrzejczyk. Raz ręce lepiej, raz gorzej, raz mniej doświadczony i tak dalej. I jednak kolonia zagraniczna jest zbyt duża. Zresztą to niezbyt dobrze. Sądzę, że inny, ja będę o tym pisał w kolejnym artykule, którym tam nie powiem, bo ja mam szkic przygotowany, do czego to nas prowadzi, żeby zachować jednocześnie, bo mamy wsi obowiązek jako Polska, respektować to, co nam mówi Unia Europejska, której jesteśmy członkiem, której prawo musimy szanować, nam się podoba czy nie. Możemy się nie zgadzać, ale musimy szanować, jeżeli mamy gdzieś w tej wspólnocie. Zabroniłbym, nie może grać tylu zawodników zagranicznych, jeżeli w meczu, daję konkretny przykład, może pan sprawdzić, niech pan mnie sprawdzi, może mnie pan zaatakować, jak się spotkam następnym razem. W meczu Legia Lech Poznań wystąpiło w każdej drużynie Kreślenie po 15 zawodników. W Legii grało 11 zagranicy, a w Lechu 12. Pytam się, skończy ta grupa, którą pan Sosa powołał, którzy wychowali polscy trenerzy, a zachodnich wykupili. Nie mieli lepszych od nich, bo kupili naszych. Bo gdyby mieli, to by nikt nie kupił. No tak mówi logika. No oczywiście. Nic więcej. I teraz co się dzieje dalej, bo ta generacja będzie powolutku w pewnym czasie schodziła. Czy my dając teraz tylko zawodników zagranicznych, ja mogę być inny, którą mogę słuchać o Krakowie. Mogę, prawda, słuchać o Krakowie, prawda? Jeszcze mogę, parę by się jeszcze mniej w Szczecinie, bo tam też dość rozsądnie jest. Tam Darek Adamczyk jest, pan prezes Mroczek, naprawdę że rozsądny trener. Teraz troszeczkę poproszę Kostarunia, bo rozmawiałem z nim, bo na tyle się znam niemiecki, że mogłem się z nim porozumieć i tak dalej. W każdym bądź razie sądzę, że należałoby wprowadzić ograniczenie, że nie ma mowy, musi wystąpić, to jest moje zdanie osobiste, więc ja tego nawet nigdzie nie mówiłem w tej chwili żadnej telewizji, ale tu do pana to mówię, 6 Polaków powinno grać w drużynie i to nie przeszkadza żadnym przepisom. Pan jako prezes może zatrudnić sobie 20, ale będzie grało 5. Niech walczą między sobą, a oni dzisiaj nie walczą. Oni dzisiaj zarabiają. Ci, co mają szansę na sukces, jak w tej chwili na stulecie klubu Lecha, ciągną to i będą to ciągnęli. Jak się skończyła szansa w zeszłym roku, jak pan powiedział, zaczął i spadek w dół. Skończyła się, powiedzmy, ta mentalność, muszę zrobić wynik, tu się nie ma szansy, tu się zwolnię, tu trochę niepogoda. Wiem, jak to jest, no niestety, no bliższa koszula ciała, tak się zawsze mówi. I znamy to bądź co bądź życia codziennego. I sądzę, że jeżeli mamy ratować piłkę poza szkoleniem młodzieży, poza infrastrukturą, a tu trzeba powiedzieć, że no, mamy pewne dokonania, bo przecież pan premier Morawiecki, sam pamiętam jego ekspozę, ja rozmawiałem z nim teraz, kiedy było o 9 lat spóźnione, co prawda, kiedy otworzono ten stadion wreszcie już, bo przecież uchwała Sejmu była w 2012 roku, 6 czerwca, bo byłem i byłem zaproszony, a sam byłem między innymi tym, który chciał to założyć, kiedy pisałem, prawda, do Grzesia Laty i potem dopiero prezydent Kwaśniewski i fundacja założona przez Darka Górskiego, jego córkę Berenika, dopiero wspomogła i Sejm przez aklamację to przyjął i 9 lat żeśmy czekali, dopiero teraz inicjatywa pana premiera pomogła, że w tej chwili się tam się nazywa. Zobaczymy, jak będzie nazwany w najbliższym meczu znowu, czy będzie dalej ten tytuł, czy znowu ktoś się zapomni, albo się sponsor jakiś nie zgodzi i jakie są wtedy preregnacje prawne w tym momencie, jakie mogą wystąpić. Dokładnie. Ale to byłoby na tyle, także widzi pan, tematów jest bardzo dużo. Młodzież, infrastruktura, od tego zaczynajmy. Dzisiaj to, co pan poruszył, problem, że Legia w tej chwili ma bardzo trudną sytuację, mając bardzo silny personalny skład. Natomiast odpowiem inaczej. Musiał ktoś się pomylić w przygotowaniu fizycznym, mimo że odpowiada boss trenera zawsze, bo on wyznacza, to pan jest w sumie trenerem, pan za to odpowiada. Ale ja panu zaufałem, ponieważ mam przykłady inne. Teraz dopiero przegrała Lechia z panem Kaczmarkiem, byłem asystentem Kostaru Janiczy z Pogonią 5-1, ale do tej pory szła im bardzo dobrze. Czy jaki wniosek? Czy ten stokowy, z którego wyrzucono z pracy, czy zdymisjonowano, musiał dobrze szkodać zespół fizycznie, właśnie nie do 3-4 dnia znowu zacząć grać bardzo dobrze i wygrywać jednak po korektach, jakie nowy ten zrobił personalnych zespół. Zgadza się? Oczywiście. No i tu ma pan teraz to samo. To nie jest przypadek z tyle tych porażek. My znowu, my mamy strasznie krótką pamięć. My strasznie staramy się naginać. Przecież, wie pan, no ja będę sympatyzował, ale na tyle jestem realny, że muszę nawet w komentarzu, jeżeli komentowałem mecze, robię to naprawdę rzetelnie
nie gloryfikuję, nawet jak musiałem grać Legię, nie. To, że jest nowa drużyna, to, co widzę na boisku, to przekazuję ludziom. I tak chciałem być odbierany i sądzę, że na razie chyba ten trend naprawdę zachowałem, ale umówmy się, no. Jakby na to nie popatrzeć, trzeba zachować no, pewne ramy tej, prawda, oceny oglądu. Co żeśmy zrobili, co możemy zrobić, a co nie zostało zrobione i dlaczego. Bo my ciągle się zagłaskujemy, chyba? Świetnie. Pan pamięta, przecież myśmy grali bardzo ciężki mecz, grała Legia, bo ja na tym meczu jeszcze byłem z Slavia Praha. Chciałbym tak grać, żeby Legia grała Slavia, mimo że Legia wygrała 1-0, bo tam ci grali ile minut? 10. Jakoś wszyscy mu zapominali, wiem, bo daje się sobie wynik, odnieśliśmy sukces. No kochani, no popatrzmy nawet na wygrany mecz Leicester, bo są nasze jedyne 6 punktów na razie. Leicester 1-0, gdzie dopiero zaczął wprowadzać podstawowych zawodników, prawda, w drugiej części gry i tak dalej. Mimo że teraz ponieśli jedną porażkę i to dość ciężką z Liverpoolem, to są trudne mecze. I jak się okazało, to powiedzenie dość głośne, dość słynne, jakie Michał Brobierz, prawda, przekazał tutaj poprzez media, prawda, do całej społeczności piłkarskiej, nie tylko, że Pucharu Europejskie to jest pocałunek śmierci, tak. I Legia to tylko potwierdziła. Lech Poznań w zeszłym roku, teraz oni przedtem Krakowia i to jest dowód koronny. Czyli jest znowu taki temat, w pewnym momencie na pewno się nazwie. Co robić, jak się przygotowywać? Jedno jest pewne. Kadry naszych drużyn, wszystkich, nawet od Lecha, wiem, że on jeszcze jest najlepiej uzbrojony, są zbyt małe, żeby połączyć te rozgrywki. Dzisiaj pan musi mieć 26 zawodników. Jeżeli pan musi mieć, to muszę zadać pytanie, no zaczyna mi się dać gardło. Ilu pan musi mieć zawodników? Właśnie 26, żeby pan mógł rotować, a jednocześnie, żeby siła gry się nie panu nie zmieniła, ilu pan zawodników może rotować w ramach jednej formacji, etc., etc. I to byłoby na tyle, ale to jest temat na inne opowiadanie. Panie trenerze, bo nie chcę pana tutaj zbyt długo trzymać, bo liczę, że uda mi się umówić pana jeszcze kiedyś na jakąś rozmowę. Bo jeżeli będą tematy ciekawe, będę miał ciekawego rozmówcę jak pan, będziemy rozmawiali, bo tak. O tym szkoleniu dzieci chciałem bardzo z panem porozmawiać. Ale ja sądzę, że będzie pan musiał wtedy, raczej by panu proponował, dla dobra pana i w ogóle stacji. Będzie pan musiał zaprosić, to jest bardzo inteligentny człowiek, on w tej chwili jest dyrektorem sportowym, zaczynał jako młody człowiek, fajny z Poznania. Jest to pan Marcin Dorna, on prowadził rotację dla 19 Buffalo, potem go zmienił, potem przejął drużynę po nim, między innymi właśnie pan Michniewicz, który potem nagle zrezygnował z Wodopana Monika, poszedł do Legii. Też trochę nie takie zachowanie, jeśli ma być szczery, nie opuszcza się żadnej reprezentacji, żeby przyjść do klubu, przy całym szacunku dla klubu i tak dalej, ale dla reprezentacji też, bo to się niesie w teren. Potem, i tak potem pan ma w swoim CV to. Natomiast sądzę, że on dużo, gdyby się udało, bo on panu powie to, jakie są zamiary w tej chwili nowego wiceprezesa, ja tylko się zdążyłem z nim przywitać na takim spotkaniu z wiceprezesem organizacyjnym, panem Henrykiem Kulą, kiedy byłem, bo jeszcze teraz już jest nowy prezes, bo ja do tej pory byłem przewodniczącym klubu seniora w PZPN-ie, a teraz ja już przeprowadziliśmy wybory, ja już zrezygnowałem z tej funkcji, nie jestem czasowo w stanie wyrównać, wiem, że na zebrania będę chodził, ale nie mam już tych obowiązków dodatkowych. Będzie były wiceprezes związku, pan Eugeniusz Kolator, człowiek, który naprawdę ma niebywałe doświadczenie pod każdym względem, łącznie nawet z budownictwem, bo on był nadzór budowlany, jeżeli chodzi o jego pracę, prawda, prywatną. Człowiek rzetelny, były sędzia również piłkarski, był dwie kadencje chyba, jak był Michał Lyskiewicz prezesem, on był wiceprezesem do spraw organizacyjnych, człowiek spokojny, stanowany. Sądzę, że tutaj dopiero wtedy, jak pan się dowie, bo ja wysłuchałem ostatnio w jednej ze stacji audycji na temat szkolenia w Polsce, uważam, że przedwcześnie, jeszcze był ktoś inny, że to był, pan, nie pamiętam dokładnie nazwiska, z Katowic, odpowiada za szkolenie też trenerów. Pan Grycman. Grycman tak był, no bo rozsądnie mówił, nie mówię, ale sądzę, że nie. Najpierw związek, prezes tego związku musi ogłosić Polsce, że od dnia tego i tego wprowadziliśmy taki, a nie inny model szkolenia i dlatego to jest potem zaproszenie do pana tutaj, chociażby przez Dornę, który jest problem, a nie, że ja nie chcę słyszeć w telewizji, jak będzie szkolony, bo się dwóch ludzi powiedziało, bo ta dwójka ludzi nie kieruje związkiem. Oni kierują tematem na potrzeby tego, co ten zarząd ze swoim prezesem zatwierdzi do realizacji. Zgadzamy się, prawda? Oczywiście. A nie ma pan takiego wrażenia, panie trenerze, że o tym systemie szkolenia, o szkoleniu mówimy od lat, tak na dobrą sprawę, nie ma jakiegoś scentralizowanego pomysłu? Ale zaraz, bo nie, znowu zadał pan rozsądne pytanie, więc wody za chwileczkę się jeszcze raz napiję, nawidzę trochę gardło, ale ja panu coś powiem. Widzi pan, co są ciekawe stwierdzenia, naprawdę, to jest bardzo interesujący temat. Tylko widzi pan, Hiszpanie mówią, nie będziemy grali wszyscy w jednakowym systemie, bo musimy szanować indywidualność tego dziecka i niech się rozwija. Prawda? Raz, dwa. Przypomnę panu, 2004 rok, Niemcy przegrywają,
poniosli dużą porażkę, jak to nie Niemcy, nagle wywracają system szkolenia. Między innymi no dzisiaj przeszedł do Manchester United, wybitny rzeczywiście trener Ralf Rangnick, wielka postać rzeczywiście, on przeszedł czy tego Tuchela, Kloppa i tak dalej, mimo że oni się, szczególnie Klopp się nie pochwalił, że to jest system, który on tamten wymyślił, a nie on i tak dalej, to trzeba, bo jak trzeba szanować tego, którego coś wziąłem, no, ale to jest sprawa etyki. Mimo że to jest bardzo dobry trener, ale widzi pan, nawalił go dwóch zawodników, jak Mandajki, też skończył się tytuł mistrzowski, już jeszcze mistrza nie zdobyli. Widzi pan? Przy tak potężnej drużynie, przy tak potężnych nakładach, przy tak szerokiej kadrze zawodniczej. Nie wiem, żeby zrozumieli ci, co nas słuchają, prawda, że to jest taki łatwy temat do omówienia, jednocześnie bardzo trudny. To, co powiedziałem, każdy z nich, czy to Guardiola, czy to on, czy teraz Tuchel. Tuchel przejął po Lampardzie. Wyklętym, wybitnym, wybitny gracz, któremu nie poszło. Tuchel przychodzi w środę i już w sobotę wygrywa pierwszy mecz i każde kolejne mecze. Jeden mecz przegrali w lidze z przeciętną drużyną, że nagle drużyna nagle przestała grać. W tym konkretnym dniu jakaś taka zapaść. Więc jak pan zobaczy, czyli ten Lampard jednak przynajmniej pod względem fizycznym ten zespół przygotował. Dobrze, bo nie da się wygrywać następnych meczów, rozumiem się. Do tego zmierzam, że jest to bardzo trudne. Ale wie pan, co będzie w CV? No, wiecie, temu Lampardowi to nie wyszło z tego. Widzi pan? I tak to będzie krążyło. I teraz dlatego pan mi podał te tematy. Tylu i tylu ludzi było, prawda? I teraz musi usiąść pan Mioduski sam z sobą, z lustrem, bądź jeżeli ma kogoś naprawdę, który się na tym zna, wie pan, kto się na tym może znać? Ten, co przegrywał, wygrywał, remisował. I to w sposób nieoczekiwany. Ma nie trochę ten, doświadczenia? Nie ten, kto mu się, nie ten, komu się wydaje, że się zna, bo chodził na mecze, wie pan? Jeden pan powiedział, panie, ja się doskonale też znam, ja wie pan, ja 20 lat chodzę na mecze. Ja bym, ale co z tego? No i pan widział mecze lepsze czy gorsze? A co, jakie wnioski by pan wypłynął z tego meczu? I tak dalej, i tak dalej. Także sądzę, że staje przed olbrzymim wezwaniem wewnętrznym w tej chwili pan Dariusz Mioduski i sądzę, że mało tego, to tym, czym on w tej chwili jest, bo on jest i doradcą w tej chwili z tego, co usłyszałem, Polskim Związku Piłki Nożnej, pana Kuleszy w tych sprawach, prawda, bardzo ważnych są tych, on jest wiceprezesem, prawda, jeżeli chodzi o europejską, prawda, stowarzyszenie tych wszystkich klubów. On jest w tej chwili wiceprezesem. Także na nim spoczywa olbrzymie, że tak powiem, obciążenie pod każdym względem. A jednocześnie wszyscy na niego w Europie patrzą, co ta twoja drużyna gra, że ty nam tu dasz nasz opowiadać, co powinniśmy robić. Widzi pan? Tak. To się odwraca, wie pan, to się od razu odwraca, wie pan, kij ma zawsze dwa końce, a podobno mówi, jak się chce psa uderzyć, to się zawsze kij znajdzie. Dokładnie. To do tego, nie chciałbym do tego zmierzać, sądzę, że ma trudny wybór, tylko zawsze mówiłem, ma kilku zawodników, naprawdę, doświadczonych, siedzą w tej chwili w telewizji, komentują, nieraz zbyt dużą sympatią nawet, czego się nie powinno robić, tu musi być chłodny umysł, to się komuś podoba, czy nie. Jeżeli, przepraszam bardzo, ktoś z pana kolegów by zrobił włączać nasze rozmowy, ja mam prawo powiedzieć, że nie podobał mi się pana kolega, bo zrobił, że pan się nie ma prawa obrazić, bo on to zrobił. Oczywiście, jak najbardziej. Panie trenerze, zmierzamy już pomału do końca. Będziemy pomalutku kończyć, ale tak? Jeszcze chciałem do tych trenerów dwie rzeczy, bo taką mam zaplanowaną zakończenie rozmowy. O tym systemie edukacji, bo sam pan wspomniał o tym i no teraz nie mieliśmy, no tak. Dużo o tym nie powiedzieliśmy, bo liczę, że się spotkamy i mimo wszystko o tym porozmawiamy. Natomiast jedna taka rzecz, która mi się nasunęła, nie mówię, że to jest źle, absolutnie, ale kiedyś, żeby zostać trenerem, trzeba było skończyć studia. 5 lat. W tej chwili pierwsze kursy, ja już nie pamiętam w tej chwili, no nie wiem, 2 dni, 3 dni, wychodzę, pracuję z dziećmi. To jest okej? Okay? Tak szczerze? Nie, to jest brzydko. Wie pan, ja już wtedy powiedziałem, mnie wtedy zaprosiła telewizja, która już nie istnieje, tu była, tak jest, Jana Pawła, Orange chyba. Mhm, tak. Tak, i był ten temat poruszany, akurat właśnie wtedy na pomysł, wyjątkowo zły, trudno powiedzieć, bo to skądinąd inteligentny człowiek, no bo jeżeli był 2 razy wicepremierem i ostatnio też, tylko nie wiem, pan Gowin, bo on prowadził, prawda, że się uwalnia zawody, no uwalnia zawody, no trudno powiedzieć, wie pan, bo jakoś się w innych zawodach nie zauważyłem, żeby można było uwolnić zawód na przykład adwokata, prokuratora, na same wykształcenie. No i tutaj tym bardziej, bo dotknął pan tematu i poprzedniego, młodzież, to co pan mówi, dzieci. No musi mieć człowiek wykształcenie, anatomia, fizjologia, jak to dziecko prowadzić, zbudować plan pracy, kontrola nad tym, bo to nie to, że pan se rzuci, jak to w czasie bywa. Mało tego, szczególnie w warunkach szkolnych. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zawód pedagogiczny, jest to zawód, jeżeli chodzi szczególnie o lekcje wychowania fizycznego, jest to zawód sfeminizowany. Większość jest kobiet.
Nie będę zarzucał, niech się pani gniewają, że robią to w Świlkach, bo wreszcie robią już na stałym, normalnym obcasie, prawda? I w Adidasach czy w innym, prawda? Nie będę reklamował firmy, bo jest wiele firm, prawda? Jak Tiger, prawda? Inni Nike i inne, bo już wymieniam trzy, żeby się nikt nie doczepił, prawda? Bo takie mamy transportowy. To uważam, że to był pierwszy błąd, uwolnienie zawodu. Ja mówiłem wtedy do ówczesnego, nie pamiętam pana nazwiska. Powiedziałem mu tylko, bo siedziałem tak jak teraz z panem i powiedziałem, panie wiceministrze, pan tu będzie siedzieć koło mnie, a nie w domu odbierać telefony. To jest pana powinność. Pan za to bierze pieniądze. Pan za to bierze pieniądze, pan za to odpowiada. I pan w tej chwili ucieka autentycznie od tematu, a to jest błąd w sztuce. A ja uznaję, że ja znam to, a ten temat trochę lepiej się na tym znam niż pan konkretnie, mimo że pan jest wiceministrem, ale to nie pana wina. A jednocześnie wina jest to, że my będziemy jako społeczeństwo za to pokrywali. I to tak jest. Sądzę, że nie. Jednak mamy to szkoły, AWF-y wtedy były decydujące, właśnie dzisiaj byłem, właśnie wracam, bo dzisiaj była akademia. Przez pana, prawda, no, uroczyste posiedzenie, prawda, senatu, doktoranci, był przedstawiciel, prawda, no, ministra również, szkolnictwa wyższego i nauki, prawda, był, pan dyrektor był. Piękna uroczystość, zakończona też fajnie, wspaniała naprawdę laudacja na Wózku Inwalidzkim, mój kolega, no, wybitny, prawda, filozof, esteta, kulturystyczna, no, naprawdę trzeba powiedzieć, no. Krzysio Zuchora, wielka postać na Wózku Inwalidzkim, dziś odbiera, prawda, to znaczenie, które mu dali, prawda, uczelnia za wybitny medal, za wybitne zasługi. I jednocześnie podchodzi do mnie, ten nazwiska panu nie powiem, nie upoważni mnie do tego. Przypadkowa rozmowa. Wie pan, bo ja pracowałem, uczyłem ich w Meksyku i tak dalej, znam tam tu, też nasz absolwent i tak dalej, że pana uwolnił pan godzin zawodu, ja cytuję pana. Zawody w tej chwili, na przykład, jeśli chodzi o judo, prowadzą ludzie jakieś szkółki, jakieś szkoły robią, bez wykształcenia, bez niego, każdy robi to, co chce, płacisz i masz. No wie pan, jeżeli tak mamy system, sądzę, że właśnie tutaj jest olbrzymia rola, no mamy kolejnego już nowego ministra i wiceministra, prawda, że to muszą być ludzie, którzy naprawdę siedzą w temacie i znają sport od podszewki. Ja nie wiem. Bo jednego pana widziałem teraz, chyba pana Bortniczuk, mówię dobrze, widziałem, ale grał w tym meczu ostatnim, bo uczestniczyłem w tym właśnie, kiedy pan premier Morawiecki ogłosił, że mamy stadion wreszcie imienia i tak dalej, bo to była duża impreza. Byłem na tej, prawda, uroczystości na tej imprezie razem z Orłami Górskiego i z Darkiem Górskim, Berenikiem, jego córką, prawda. I sądzę, że tutaj no, to jest do naprawienia, tylko jak szybko. Ja sądzę, że najlepiej, jeżeli widzi pan, niech każdym resortem rzeczywiście kieruje ten, kto się na tym doskonale zna. Zastępca czy zastępcy muszą być równie biegli, a może nawet jeszcze lepiej niż on sam. Bo na tym będzie potęgała siła umysłu, siła wykonywanych, prawda, zarządzeń. Ale może ja się mylę, może ja jestem już za stary. Państwo nie wiedzą, a pan nie będzie czego, ja też nie będę mówił, ile mam lat, ale mam już sporo lat. Ale sądzę, że na razie to, co przynajmniej staramy się zrobić, obojętnie gdzie bym nie był, to co mówię i zawsze powiedziałem, podpiszę się pod wszystkim, co jest korzystne dla nas, Polaków. Dlaczego, panie trenerze, przepraszam, że tak przedłużam, tak, ale jeszcze dwie interesujące mnie rzeczy. Dlaczego, panie trenerze, na liście jest teraz powstało jakieś grono trenerów, którzy mają opracowywać system szkolenia, opracować, nie ma... Pierwsze słyszę od pana. Nie ma żadnego nazwiska trenera z doświadczeniem. Nie wiem. To są młodzi ludzie, bardzo fajni, większość z nich znam naprawdę. Nie znam. Niesamowicie otwarte umysły. Widzi pan, ma pan... Tutaj teraz kieruję to do naszych telewidzów, obojętnie kto nawet nie słucha, ma pan świeższe wiadomości niż pan ja. Ja tej listy nie znam, a jednocześnie niech pan zobaczy, jakie pan będzie miał tworzywa. Bo teraz zanim oni usiądą do stołu, żeby się naradzić, ja bym kolejnego z nich zapraszał i zapytał ich, co spowodowało, że pan przyjął zaproszenie i jaką wiedzą pan dysponuje i dotychczasowymi dokonaniami, że panu pozwolą w tym gronie usiąść i na podstawie jakich doświadczeń to będzie pana zdaniem wytyczone. Bo pan będzie miał takie, ten, takie, ten, takie i zbiór dopiero na to. Myśmy proponowali przez stara komisja jeszcze, kiedy był ten, który mnie uczył, pan docent Talaga, dzisiaj 90 lat, był przez Stefan Majewski w tej grupie, był Jurek Engel, był między innymi ja, był Włodek Małowiejski, który przygotował ojciec tego, który w tej chwili dalej prowadzi przy kolejnym trenerze, bo to też 6 języków znam, przepożony człowiek i naprawdę dobry fachowiec, dobry analityk. I myśmy to przygotowali, oni potem z tego stworzyli, opierając się na tych materiałach również ten model, który aktualnie istnieje, za którym między innymi stał właśnie Marcin Toma, to jest bardzo inteligentny człowiek. Naprawdę warto usiąść z nim porozmawiać, bo ja go pamiętam, kiedy prowadził to jeszcze drużynę, która wygrała, przegrała i zremisowała, ale zdobyła brązowy medal po tych trzech wynikach, kiedy on prowadził tę drużynę, którą mu potem niesłusznie notabene odebrano.
I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się z panem Dorną spotkać. Trzeba. I on się zgodzi. Z wielką przyjemnością mieliśmy okazję kiedyś tam się poznać. Ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Na pewno. Ja będzie miał pan kłopoty, niech pan do mnie zadzwoni. Ja powiem, że musi wtedy wziąć. Na pewno już ostatnie pytanie, bo myślę, że może nie wyczerpaliśmy tematu, bo piłce można godzinami. Panie trenerze, ale świadomie chciałem z panem porozmawiać dzisiaj o tych sprawach takich bieżących, takich codziennych. Natomiast jeżeli mam wiedzę, to powiem. Jeżeli wiedzy nie mam, to nie powiem. Które chcę panu zadać na koniec. No. Mam głęboką nadzieję, że może będzie gdzieś początkiem jakiejś kolejnej rozmowy naszej w przyszłości, bo chciałem się trochę cofnąć. No wyjątkowy rok mamy, prawda? Stulecie urodzin trenera Górskiego. I takie jedno króciutkie pytanie, bo mam nadzieję, że szerzej sobie kiedyś o tym porozmawiamy. Czego dzisiejsi trenerzy pracujący w dzisiejszych czasach mogliby się od trenera Górskiego nauczyć? Ja pan rozumiem, jest to bardzo trudne do wzorowania, wie pan, tak jak powiedziałem, to jest zupełnie inna epoka, wie pan, nawet inny sposób przygotowania reprezentacji, nawet po tym, co powiedziałem, prawda, że tutaj oni mają na przykład 3 treningi przed pierwszym meczem, potem rozruch, 1 trening, 1,5, kolejny mecz i tak dalej. Myśmy wtedy przerywali, prawda, mało tego, wszyscy zawodnicy byli w kraju, więc jest to bardzo trudne do porównania. Wszyscy byli w kraju, nie było nikogo za granicą, stąd pan mógł przerwać ligę. To, co właśnie będą mieli teraz Rosjanie. Poza Kudryjaszowem, który strzelił sobie bramkę samobójczą w meczu z Chorwacją w 81 minucie, bo tak, gdyby Chorwacja była na drugim miejscu, prawda? Tak. Jeżeli chodzi o ten mecz. I muszę powiedzieć, i chyba jeszcze jeden, i chyba gra jeszcze Gołowin również, który gra za granicą, to jest 2 świetnych zawodników, reszta w kraju, więc liga będzie u nich przerwana. Nie będzie żadnych dyskusji, bo nie może być. Oczywiście. I będą się przygotowywali, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o usystemowanie drużyny. System, przenikanie między formacjami w ramach formacji, bo taka dzisiaj, że ja pisałem swoje książki, właśnie w tej, której pan trzyma w ręku z wielkim chromikiem, też może go pan zabrać, tu mieszka niedaleko, będzie miał bardzo blisko i pana, bo to jest też wybitny dziennikarz, jeżeli chodzi o dawny kiedyś, prawda, sportowiec, nie tylko co współpracował z telewizją, gdzie współpracował w podaniu, prawda, programu. I tu jest jeden z rozdziałów o tej, jak to ja nazwałem, apozycyjnej piłce nożnej, poza bramkarzem, który i tak się zmienił, bo musi grać doskonale nogami, bo rozpoczyna akcję, prawda? Tutaj jest właśnie, nie ma dziś jakiegoś specjalnego, nie będzie w najbliższym czasie, ja już tego nie dożyję, pozycji. Tam, gdzie będziesz potrzebny drużynie, będziesz musiał mieć grać i te wszystkie dywagacje moich kolegów, niektórych dziennikarzy, bo on nie grał na swojej pozycji, wiem, co troszeczkę śmieszne. Jeżeli nie umiesz grać na tej pozycji, to znaczy nie umiesz grać na żadnej. To znaczy nie umiesz grać na tej, a na innej, jak cię piłka zastanie, przez chwilę nie wiemy. To jest gra. Pan ma piłkę, ja mam piłkę. Nasze drużyny mają. Ja się muszę umieć zachować. Czy ja idę na pressing już, czy jeszcze nie? Ktoś się spóźnił, bo ja widzę kątem oka, więc nie możemy podejść. Musimy być i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj parę zdań napisanych parę lat temu, jak pan widzi, czyli tak przynajmniej ja przewidywałem rozwój piłki. Ja ponieważ grałem i w tą piłkę, prawda, ręczną, piłkę koszykową, wtedy, ale nie pojechaliśmy na mistrzostwa Polski, bo każdy z nas reprezentował inną dyscyplinę, tylko jeden z nas, Krzysio Mateja, rezerwowy zawodnik w Polonii Warszawa, jego starszy brat był podstawowym, Herbst Jędrzejewski, słynna Polonia Warszawa, która była jedną z piskunem, jedną wichowskim, jedną najlepszym drużyn w tamtym okresie, jeżeli chodzi o polski basketball. Polecamy lekturę. Dlaczego on strzelał? Dowiecie się państwo tak ze środka. Ale ja tylko powiem dlaczego, bo to muszę powiedzieć. Proszę bardzo. To jest wyprostowanie wiele rzeczy, które się okazało w okresie tamtych reprezentacji, rzeczy nieprawdziwych, kłamliwych i dlatego uważałem, że czytelnik sobie sam wybierze i to, co uzna, za to, że powinien przyswoić, że on się z tym zgadza, nic więcej. Tylko tyle i aż tyle. Także zachęcamy do przeczytania. Ja bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. To była dla mnie ogromna przyjemność. No, miło, dziękuję za zaproszenie w ogóle. Porozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję też tutaj naszej Polonii wrócić trochę do przeszłości, bo myślę, że to też jest warto, tak jak wspominałem, no ten wyjątkowy rok, który mamy w tej chwili, więc warto by było do tego jeszcze wrócić. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Ja panu dziękuję. No Marcinowi, nie wiem, czy nas słucha, bo to Marcin mnie tu przywiózł. Mój syn młodszy mi nakazał, prawda, który właśnie był asystentem Urbana. Nie, no fajnie, wie pan, ilość wiedzy, którą się przekazuje, jeżeli mówimy to do ludzi, to po to, żeby mieli ten obraz, nie są w kraju, rzucili swój los i inne, prawda, uwarunkowania poza granicami kraju i chcą mieć informacje z tej dziedziny życia, więc staramy się dzięki panu zapełnić, prawda, tą lukę, którą mogą mieć, a być może, że nie powiedzieliśmy nic nowego, bo oni to i tak wszystko znają, ale na pewno żeśmy rozszerzyli, powiedzmy sobie, ten, prawda, ich zasób wiedzy. Na pewno. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję państwu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.